Edyta Górniak baluje z synem i jego ukochaną do rana. Urodziny Alana Krupy. W samym centrum stolicy. Zjawili się w nim po godzinie 20, a imprezowanie skończyli blisko 5 rano. Edyta chciała uczcić nie tylko urodziny ukochanego syna, ale też premierę jego kolejnej piosenki. Alan Krupa prężnie działa jako raper Enso. W pewnym momencie imprezy Edyta więc weszła na scenę. Powiedziała, że jest w klubie nie dla siebie, a dla syna. Zapowiedziała jego nowy teledysk i podkreślała, jak bardzo dumna jest z Alana. Złożyła mu życzenia i podkreśliła, jak bardzo trzyma za niego kciuki. Po przemowie w całym klubie rozbrzmiała nowa piosenka Alana Dakiri. Edyta Górniak imprezuje z synem. Razem z Edytą do klubu przyjechała ukochana Alana, Angelika Dziedzic, 19 litrów. To właśnie z nią nastolatek ostatnio zamieszkał i nie wyklucza, że chciałby wziąć ślub. Zamieszkaliśmy razem, jest fajnie, myślę, że oboje jesteśmy już na takim poziomie mentalnym, że nie pozabijamy się, mieszkając razem. Trwa to już jakiś czas, idzie nam dobrze. Super nam się żyje, bez zarzutów. Super jest, mówił nam Alan Krupa kilka dni temu. Edyta Górniak przez całą noc ściskała i całowała ukochaną Alana. Choć diwa nie popiera pomysłu na ślub syna, bardzo wspiera jego związek. Wokalistka sponsorowała całą imprezę, ale pieniądze nie mają dla niej znaczenia. Zawsze najważniejsze jest dla niej szczęście syna.